Małe dziewczynki, które kłamią, mogą spotkać bardzo przykre rzeczy. Nawet takie śliczne dziewczynki jak ty. Ich rodzicom też mogą się przytrafić straszne rzeczy. Więc? Tak, proszę pana. Na pewno kochasz swoją mamusię. Zapytam jeszcze raz. Widziałaś przecież te narzędzia i wiesz, do kogo należą. Powiedz mi prawdę, a ty i twoja rodzina otrzymacie ode mnie ciepłe śniadanie. Spałam. Dziękuję, proszę pana. Jesteś dobrze wychowana. Może masz rację, może to nasza wina. Głupia nieuwaga, ale możesz mi wierzyć. To się więcej nie powtórzy. Schmidt, przywiąż te drzwi podwójnym drutem. Żydzie, śmieciu. Gdyby nie podziękowała, zastrzeliłbym najpierw ciebie, a później twoją małą. Do szeregu. Proszę, kiedy dostaniemy w końcu coś do jedzenia? Przecież nie pozwolicie nam tu umrzeć. Nie. Jeszcze ktoś jest głodny? Do pociągu. Wszyscy wsiadać, szybko. Samuel, nie możesz teraz odejść. Co ja bez ciebie zrobię? Koniec z tym, wsiadaj. Nie, zostanę przy nim. Co ja bez niego zrobię? Podjazd. Jeszcze nigdy nie spotkałam tak odważnego człowieka jak ty. Henry, co my teraz zrobimy? Przez podłogę, z tyłu, pomiędzy osiami. To potrwa co najmniej dzień, jeśli nie dłużej. Każda godzina się liczy, tak. On jest taki głodny. Tu jest coś napisane. Tato, twój tata teraz nie może, skarbie. Sen tak straszny. Nie było już mojego narodu. Sen się spełnił.
Co grasz? Walca śpiącej królewny. Zamknij oczy. Patrzcie, jedziemy z powrotem do Berlina. Albert, widzisz coś? Tak, chodź do drugiego okna. Może miałby pan dla nas trochę wody albo chleba? Wody, proszę. Niech nikt nie zbliża się do pociągu. Są doskonale zaopatrzeni. Proszę pilnować swoich ludzi, to mój pociąg. Wasz pociąg? Mój Boże, proszę spojrzeć na tych ludzi, umierają z głodu. Żadnego jedzenia ani picia. Dalej. Zwariowaliście? Stać. Pewnie musi pan na tych biednych ludziach udowadniać swoje męstwo. Na froncie się nie udało? To ludzie? Führer uwolnił nas w końcu od tej zarazy. Daj spokój, stać. Oszalał pan? Chce pan strzelać do niemieckiego porucznika? Właśnie chciał pan zrobić to samo. Postawię was przed sądem wojennym. Tak, ale zanim wojna się skończy, bo inaczej sam będziesz wisiał na szubienicy. I ty nazywasz się niemieckim żołnierzem, zdrajcą, tchórzu, dezerterze? Przynajmniej nie jestem takim bohaterem jak ty, dupku. Odjazd. No dalej, dajcie im wszystko, co macie. Se nasrał w gacie. Teraz będziemy chwilę udawać, że chcemy ruszyć. Niech ci twoi Żydzi się najedzą przed egzekucją. W porządku? No dalej, ruszamy. Nie możemy, transport wojskowy. Co? Mam to gdzieś. Natychmiast jedziemy dalej. Przynajmniej 200-300 metrów. Proszę, chleb. Mam też ciastka dla dzieci. Nie wszystko naraz, bo zrobi się wam niedobrze. Dziękuję. Podzielcie się, niech każdy dostanie kawałek. Więcej. Potrzebujemy więcej chleba. Thank you.
On idzie. Chodź do mamusi. Weź to. Idziemy do mamusi, chodź. Mój duży chłopczyk. Gdzie byłeś? Zrobiłeś sobie spacerek? Hitlera podobno męczą koszmary, polecił więc sprowadzić wróżbitę. Ten spojrzał w swoją kryształową kulę i rzekł: drogi wodzu, widzę, że umrzesz w dniu wielkiego żydowskiego święta. Jakiego? Zaszczekał Adolf. Mój wodzu, nieważne, którego dnia umrzesz. To będzie wielkie żydowskie święto. Ani jedna z tych biednych świn nie przyjdzie. Wszystkich tak czy inaczej zabiją. Kiedy tak kochasz tych Żydów? Nie musi ich kochać, wystarczy, że im współczuję. Tylko co my z tego? Jedziemy dalej. No to do roboty. Wrażliwiec się znalazł. Spakowałam je, bo pomyślałam, że jak Dawid urośnie, będziesz szczęśliwy, że możesz mu je pokazać. Nie jedziemy wcale do nowego domu, prawda? Nie będzie też nowej szkoły. Ale ja chcę chodzić do szkoły i tańczyć. Chcę przecież zostać tancerką. Za dużo się martwisz, Nina. Zostaniesz tancerką. Na pewno. Przysięgam. Na wszystko? Na wszystko. Opowiesz mi historię o tym, jak pierwszy raz zobaczyłaś tatę? Poproś tatę, on potrafi wiele lepiej opowiadać. No chodź, Ninuś. Więc było to na weselu mojej kuzynki Herschel. Od kiedy to jesteś taki nieśmiały, Henry? Popatrz tylko na nią. Lea Herzberg. Jej ojciec zajmuje się importem i eksportem. Mówi się, że dostanie kolosalny posag. Jesteś pijany, tato. Dowiadywała się już o ciebie. Wiem to od twojej ciotki Rosalii. Jesteś gorszy niż swatka Jente. Ty, tchórzu. Mam na imię Henry. Przecież wiem.
Jeśli nie dostanę nic do picia, on umrze. Avram, co się dzieje? Co z tobą? Doktorze Friedrich? Tato, doktorze, szybciej! Co z tobą? Tato? Avram, co się dzieje? Troszcz się teraz o nie. Avram, proszę mu pomóc. Mamo, co się z nim dzieje? Avram, obudź się. Panie Preles. Avram, mój Boże. Po co mi to? Myślisz, że to przywróci mi Avrama i Iziego? Jesteśmy przy tobie, mamo. To nie twoja wina. Nie mogłeś wiedzieć, że stanie się takie nieszczęście. Wracam do pracy. Henry, możesz mi podać pieluszkę? Nie ma już żadnej. Powinno być jeszcze kilka. W takim razie ubierzemy cię z powrotem. David? Co z nim? Dzieci czasem przestają oddychać i za chwilę znów zaczynają. To zupełnie normalne. Dziś w nocy jeszcze nie skończymy. Módlmy się, żeby wystarczyło nam czasu. Obudź się.
Erika próbowała tego wczoraj. Sądzę, że trochę jej pomogło. Nawet Aaron trochę dostał. Ona naprawdę to zrobi? To może uratować Dawidowi życie. Nie będzie jej niedobrze? Myślę, że nie, aniołku. Nie mogę. Tam już nic nie ma. Przykro mi. Tak mi przykro. Powinniśmy się ukryć tak jak chciałeś. Już dobrze, Henry. Musiał przyjść. Proszę, musisz mi wierzyć. On musiał. Wiem, Henry, wiem. Henry, możesz teraz się tym zająć? Muszę odpocząć. Jak ona się czuje? Jest silna. W każdym razie silniejsza ode mnie. Jak dłonie mojej babci. Jestem bezradny. Idź do mamusi. Proszę, potrzebujemy wody. Mój syn umiera. Dajcie nam wody, umieramy z pragnienia. Jeszcze jedno słowo, Żydzie, i strzelam. Proszę, chociaż łyk, on ma dopiero 12 miesięcy. Otrzymacie swoje racje, jak tylko dojedziemy do następnej stacji. Ale do tej pory wszyscy umrzemy. Wagon już jest pełen zwłok, same zwłoki. Tym lepiej, będzie więcej wody dla tych, którzy jeszcze pozostaną. Jaką piosenkę zaśpiewać? Jakob, zwariowałeś? Nie mogę sobie wybierać publiczności. Te dzieci muszą jeść. Ty również.
Umieramy z głodu, są tu małe dzieci, kobiety. Może chociaż odrobinę jedzenia, zamknij się, Żydzie. Mogę zaśpiewać, jestem świetnym komikiem. Zaśpiewam wam wspaniałą piosenkę, albo wyrecytuję kilka wersów Goethego, co wy na to? Auf der grünen Wiese hab ich sie gefragt, liebst du mich, Luise? Ja, hat sie gesagt. Ja, hat sie gesagt. Jestem głodna. Myślisz, że coś nam dadzą? Proszę, nie przekonało mnie to. W każdym razie nie na tyle, żebym podzielił się własnym jedzeniem z Żydem. Skuj mu tę żydowską mordę. Osiem, dziewięć, dziesięć, koniec. Oszustwo. Mówiłem, jak zwierzęta. Wystarczająco dużo czasu zmarnowaliśmy. Dostałem sygnał, że możemy wjechać na stację. Ruszamy. Proszę, dajcie nam trochę wody. Nie mam złota, ale mam zegarek. Proszę, mój złoty zegarek. Gabriel, wody jeszcze, potrzebujemy więcej wody. Macie jeszcze biżuterię, zegarki, łańcuszki. Ja też chcę wody. Zostaw mnie. Pij, aniołku. Ja też chcę pić, to moje. Zwariowała pani? Dam pani wodę, proszę. Oddawajcie biżuterię.
Odejść od wagonów. Przeklęte Polaczki. Wsiadać. Natychmiast odjazd. Czerwone światło, nie widzi pan? Jakub, nie doszedłeś nawet do Ody do radości. Dlaczego mam w ustach smak krwi? Tak się boję. Nie ma się czego bać. Nie wyskoczymy w czasie jazdy. To byłaby głupota. Poczekamy, aż pociąg się zatrzyma. Musisz się ogolić, tato. Ale i tak bardzo cię kocham. Często jestem dla ciebie niedobra. Tak często się z tobą droczę. Możesz sobie ze mnie czasem troszkę pożartować. Ale tylko troszkę. Tylko troszkę. Dawid? Dawid. Henry. Henry. Doktor Friedrich. Doktorze Friedrich. On nie żyje. Zostaw go. Zostaw go. Co się dzieje? Dlaczego ona płacze? To nic, źle się poczuła. Śpij dalej, zamknij oczy. Nie! Co tam robisz?
Gdzie siekiera? Gdzie jest siekiera? Wypadła. Jak długo jeszcze? O wschodzie słońca. Spróbujesz? Jak tylko pociąg trochę zwolni, musicie spróbować. Lea, proszę. Musimy przygotować Ninę. Nie, ja nigdzie nie idę bez ciebie. Słuchaj, aniołku. Musicie założyć czarne ubrania, żeby nie było was widać w ciemności. Musisz iść z nami. Sam będziesz ich potrzebował. Weź, dam sobie radę. Nineczko, teraz musisz troszczyć się o mamusię. Obiecujesz, tak? A kiedy będziesz się bała, wiesz, co masz robić. Odmówić Szema Izrael. Tak, a jeśli będziesz za mną tęsknić? Nie możesz zostawić nas samych. Nina, niedługo znowu się spotkamy, zobaczysz. Wojna niedługo się skończy. Co będziesz robić, kiedy będziesz za mną tęsknić? Też odmówię Szema Izrael. Wtedy mów po prostu w górę, do nieba, a ja cię usłyszę. Ale przecież ty nie jesteś Bogiem. I tak cię usłyszę. Lea, ty pójdziesz pierwsza, a później weźmiesz Ninę. Później Ruth. Lea, ihr schafft das. Chodź z nami, Erika. Chodź. Włóż to. Musisz iść z nami, Erika. Dzieci się zmieszczą. Muszą spróbować. Jak tylko pociąg się zatrzyma. Kto chce spróbować przecisnąć się przez dziurę? Zmieszczą się dzieci i drobne kobiety. Zwalniamy.
Lea, teraz. Henry, nie dam rady. Musisz. Wyciągnij mnie. Nina, puść cię. Zaopiekuję się nią jak własnym dzieckiem. Nie wiesz, jak bardzo cię kocham. Ja ciebie też. Nie. Nina, chodź. Trzymam cię mocno. Wszystko będzie dobrze. Nina, chodź. Proszę, puść. Albert, pomóż mi. Boję się. Musisz skoczyć, a potem od razu się schylić. Od razu, rozumiesz? Nie bez Niny. Za późno. Tak bardzo się bałam, przepraszam. Wszystko będzie dobrze. Zbliżamy się do stacji. Kiedy się zatrzymamy, Ruth i Nina mogą się wyczołgać i biec wzdłuż torów. Tam wszędzie są żołnierze. Der Kreves to cholerny łajdak. Ci zupełnie młodzi ludzie upajają się tym świńskim gadaniem o aryjskiej rasie, jakby sama Pana Maria osobiście zaszeptała im to do ucha. Parę godzin nasza droga się skończy. Na twoim miejscu byłbym ostrożniejszy. Ostrożniejszy, ostrożniejszy. Już całe 4 lata jestem ostrożny do cholery. Już nie chcę być ostrożny, mam dosyć. Co się z tobą dzieje? Wojna nie będzie trwać wiecznie. Rosjanie stawiają zacięty opór. Ty byś miał jak najszybciej wrócić do domu i iść do łóżka z tą swoją ślicznotką. Dlaczego się właściwie z nią nie ożeniłem? Dlatego, że jej tu nie ma. Nie ma? Całowałeś przecież ziemię pod jej nogami. Co ty jej właściwie do diabła zrobiłeś? Nic. Nic? To nie jest dziewczyna, która by sama uciekła. Przyszli po nią. Co ty pieprzysz, przyszli po nią? Kto? Ona jest Żydówką. Żydówka? Twoja Maria Żydówka. Miriam. Miała na imię Miriam. Sprawdźcie drzwi i kraty, żeby te świnie nam na koniec nie pouciekały. Kocham cię. Wody. Potrzebujemy wody. Cisza, zamknąć się, albo będziemy strzelać. Wstawaj, nie mogę. Wstawaj. Wody. Nie możecie zamknąć tych brudnych ryjów? Musisz zdjąć but. Wody. Powiedziałem cisza. Coś tam się rusza na torach.
Georg to zauważył. O Boże. Jedźmy stąd. Bezajdia! Cicho, bądź cicho. Ale wtedy trafiła go kula i nadjechał pociąg. I udało im się. Udało im się. To cud, udało im się. Wszystko widziałam. Cud. Dla ludzi w wagonie obok to było piekło. Pomódlmy się. Po co Bóg i tak nas nie słyszy? Proszę, możesz mi pomóc? Przepraszam. Szybciej wstawać, pośpieszcie się, ubierzcie się w coś. Zostaw ją i wysiadaj. Zdejmij okulary, będą myśleli, że możesz pracować. Mówiłem ci, nie będę występował bez mojego smokingu. Daj dziecko tej starej kobiecie. Ty też się przygotuj, Gabrielko. Wołają nas, pora na scenę. Chodź. Szybko. Co tam niesiesz? Idź, pośpiesz się. O radości iskro bogów. Kwiecie elizejskich pól. Święta na Twym świętym progu staje nasz natchniony chór. Jasność Twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los.
Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos. Posłuchajcie, to przecież Schiller, to Beethoven. To są pola elizejskie. Rzeczywiście, panie Schiller, tak właśnie jest. Bracie, miłość niezmierzona mieszka pod namiotem gwiazd. Całą ludzkość weź w ramiona i ucałuj jeszcze raz. Skąd wiedzieliście, że spróbujemy uciec? Przychodzimy tam co noc. To ostatnia stacja przed Auschwitz. Pociągi śmierci przyjeżdżają z każdej strony. Jesteście tam co noc? Tak. Dziś pójdziemy tam znowu. Czekamy. Jeśli ktoś ucieknie, wtedy pomagamy. Zawsze będę z tobą. Obiecuję. Nina, nie odchodź daleko. Tylko kawałek. Szema Izrael. Adonai Elohim, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Vaed. Ve'ahavta et Adonai Elohecha Bechol Levavcha Uvechol Nafshecha Uvechol Me'odecha. Reżyseria. Scenariusz. W filmie wystąpili
Zdjęcia. Muzyka.